Na koniec, pani posłanko, chciałbym poruszyć kwestię lewicy, konkretniej waszego planu na najbliższe maratony wyborcze, no bo nie oszukujmy się, teraz będzie kilka wyborów pod rząd. I nawiązać tutaj do niedawnej wypowiedzi Roberta Biedronia, który stwierdził, że dobrą kandydatką na urząd prezydenta Polski byłaby Joanna Scheuring-Wielgus. Tutaj też pytanie do pani, czy zgadza się pani z Robertem Biedroniem i czy na przykład pani nie miałaby takich ambicji startu jako kandydatka na urząd prezydenta, w związku z tym, że również panią sondowano w wielu sondażach. Ja, panie redaktorze, już w wyborach w 2020 roku wyrażałam takie przekonanie, które podtrzymuję, że kandydatką lewicy na urząd prezydenta powinna być kobieta. Jaka to konkretnie kobieta? Oczywiście można o tym rozmawiać na co jak na co, ale na brak kompetentnych polityczek po naszej lewej stronie narzekać nie możemy. Zdecydowano wtedy inaczej. Mam nadzieję i cieszę się z takich deklaracji, że w kolejnych wyborach prezydenckich lewica będzie bardziej skłonna, żeby wystawić kobietę. No ale wybory prezydenckie dopiero za 3 lata. Przed nami jeszcze wybory parlamentarne, wybory samorządowe, wybory do Europarlamentu. We wszystkich tych wyborach jestem przekonana, że moje ugrupowanie postawi także na kobiety, że kobiety będą widoczne na listach wyborczych, także na biorących miejsc, więc przyszłość jest przed nami, lewicą i kobietami.